jako druhnor, koledzy druhowie, witam serdecznie na uroczystości związanej z przekazaniem samochodu, który przyjechał do nas z dalekiego Sarlui. Sehr geehrte Kollegen, liebe Kolleginnen, ich begrüße euch alle ganz herzlich. Wir treffen uns heute, weil wir ein besonderes Fest haben. Und zwar, wir haben jetzt ein Fahrzeug aus Sarlui. Dzięki życzliwości pana starosty i komendanta powiatowego Straży Pożarnej w ubiegłym roku byliśmy z wizytą w Sarlui razem ze strażakami z powiatu bocheńskiego. Ich hatte die Gelegenheit vor kurzem auch in Sarlui als Gast zu sein und dann natürlich dank dem Landrat und dank dem Chef der Feuerwehr aus Bochum. Zapoznaliśmy się tam z funkcjonowaniem Ochotniczej Straży Pożarnej w Sarlui i w sąsiednich jednostkach. Ich habe die Gelegenheit gehabt und die Möglichkeit gehabt, dort alles anzugucken und dann die Erfahrungen zu sammeln, wie das alles in Sarlui und in verschiedenen Ortschaften funktioniert. Poznaliśmy współpracę tamtejszej jednostki z młodzieżowym Jugendamt. Wir konnten da auch sehen, wie die Feuerwehr mit den Jugendlichen arbeitet, also zusammenarbeitet. I wówczas dzięki życzliwości pana Rainera Quirina to nawiązaliśmy kontakt z Lisdorfem, z jednostką w Lisdorfie odnośnie możliwości otrzymania, zakupienia samochodu Magirus Deutsch. Herr Quirin, da Sie so nett waren, wir konnten auch wir haben die Gelegenheit, die Kontakte mit dem Ort zu knüpfen, wo wir eben das Auto, das Fahrzeug gefunden haben, kann man sagen. Mieliśmy jechać w tym roku po ten samochód, ale pan Quirin zrobił nam niespodziankę i przyjechali koledzy druhowie, strażacy z Sarlui do nas. Wir hatten vor, noch dieses Jahr nach Sarlui zu fahren, um das Fahrzeug zu holen, aber sie waren ja so nett, sie haben uns überrascht, so lieb überrascht und sie sind zu uns mit dem Fahrzeug gekommen. Jak wczoraj mówił Rainer, jechali prawie 20 godzin, ale szczęśliwie dotarli do celu. Also die Reise war ziemlich anstrengend, es war 20 Stunden, aber zu dzisiaj na tą skromną uroczystość przekazania przyszli wszyscy strażacy z Kierlikówki. Wir haben uns alle gesammelt, alle Feuerwehrleute, die hier in Kierlikówka arbeiten. I przedstawiciele pozostałych 6 jednostek naszej gminy. Wir haben auch einige Vertreter aus anderen Feuerwehren hier in der Umgebung. Wir haben sie eingeladen. Obecni są również przedstawiciele młodzieżowych drużyn pożarniczych działających w gminie. Da bei uns auch die Jugendlichen tätig sind, kann man sagen, und sie aktiv sind, da haben sie wir auch eingeladen. Młodzieżowa drużyna pożarnicza żeńska, koleżanka Druchna przedstawi się. Magdalena. Das ist Magdalena. I Daniel Grabowski. Opiekunem tej drużyny młodzieżowej jest kolega Druch Gutowski. Ja, Gutowski, da ist der Betreuer von den Jugendlichen. Myślę, że jeżeli będziecie dobrze działać i współzawodniczyć, to jest szansa, żeby w 2011 roku pan komendant wytypował którąś z tych drużyn, a może obydwie, na wyjazd do Sarlui. Also wenn die Jugendlichen wirklich gut arbeiten, wenn sie irgendwie so aktiv sind, immer noch so aktiv sind, da ist wahrscheinlich möglich, dass die sie können dann auch nach Sarlui kommen. Ne? O takim spotkaniu mówiliśmy na wyjeździe w ubiegłym roku. Also davon war die Rede von einem Jahr, als wir uns getroffen haben. Tak więc cieszę się, że jest dzisiaj to spotkanie. Serdecznie witam na tym spotkaniu kolegów z Niemiec, kolegów z Sarlui i z Lisdorfu. Also ich freue mich ja riesig, dass wir uns getroffen haben. Also ich begrüße Sie noch einmal. Witam sprawców tego dzisiejszego spotkania, czyli pana starostę Jacka Pająka. Und ich begrüße auch den Landrat. I komendanta powiatowego Straży Pożarnej, pana Krzysztofa Kokoszkę. Żeby nie przedłużać tej części oficjalnej, poproszę Rainera Quirina o przekazanie kluczyków i dokumentów. Później. Tak, i zabranie głosu, ale o przekazanie tych dokumentów komendantowi tutejszej jednostki Ryśkowi Śliwie. Also wir haben versprochen, dass es nicht so offiziell lange dauern wird. Also jetzt bitte ich Sie, Herr Quirin, dass Sie die Unterlagen unserem Kommandanten irgendwie übergeben. Das ist der Kommandant. Später. Sehr geehrter Herr Landrat, meine sehr geehrten Feuerwehrkollegen. Szanowny Panie Starosto, drodzy przyjaciele, strażacy.
Ich bin ja schon sehr oft im Landkreis Bochnia gewesen. Bardzo często przebywałem w powiecie bocheńskim. Im Rahmen der Partnerschaft zwischen dem Landkreis Alui und dem Landkreis Bochnia. Często było to w ramach partnerstwa między naszymi powiatami, powiatem bocheńskim i powiatem Sarlui. Und meine Chefin, die Landrätin Frau Monika Bachmann, hat gesagt, ich soll ganz viele Grüße nach ihr ausrichten. Zanim tutaj przyjechałem, miałem spotkanie z panią starostą Moniką Bachmann, która kazała przekazać państwu wszystkim jak najserdeczniejsze pozdrowienia. Und dass sie auch hundertprozentig hinter dem steht, dass solche Sachen die Arbeit der Feuerwehrleute in Bochnia unterstützen. Mam państwa także zapewnić, że w 100% jest za tym, aby taka współpraca i takie przekazywanie sprzętu nadal miało miejsce. Popiera taką współpracę. Verstärkt hat das Ganze auch die ganze Vergangenheit, jetzt was dieses Jahr passiert ist, durch das Unwetter, die starken Regenfälle. To, co stało się w tym roku, czyli ta tragedia, którą tutaj przeżyliśmy, chodzi mi o powódź spowodowaną głównie przez ulewne deszcze. Die in den deutschen Medien, vor allem in Saarlouis, sehr offen wahrgenommen worden sind. Media niemieckie, zwłaszcza media w Saarlouis, bardzo często przekazywały informacje właśnie z zalanych regionów. Und wir im Kreis meiner Feuerwehrkollegen Wehrführer. I tutaj w moim powiecie Saarlouis, komendant, gesagt haben, wir wollen die Feuerwehrleute im Landkreis Bochnia unterstützen. Komendant mój powiedział tak, że będzie chciał i będzie robił wszystko, ażeby kolegów właśnie tutaj w powiecie bocheńskim wesprzeć. Und alle dazu beigetragen haben, dass wir nicht nur dieses Auto, sondern auch andere Sachen mitgebracht haben. I dlatego też postanowiliśmy, że nie przekażemy państwu tylko samego samochodu. Und das alles gespendet, also ale zrobiliśmy między sobą taką zrzutkę i kupiliśmy dodatkowy sprzęt, a także przywieźliśmy trochę takiego sprzętu, którego my już nie używamy. Ich weiß auch, weil wir schon ein Fahrzeug der Feuerwehr Saarlouis hier im Landkreis Bochnia haben. Jeżeli będziemy mieć już wóz strażacki, dass dieses Fahrzeug auch sehr gut hier in diesen Landkreis hineinpasst und die Arbeit von euch stark unterstützt. Kiedy mamy swój nowy wóz strażacki, wiemy, że ten nasz, którego używaliśmy do tej pory, nadal będzie państwu tutaj wiernie służył i dobrze służył. Und wir auch bei uns in Deutschland sehr fahrzeugverbunden sind, weil dieses Fahrzeug auch 30 Jahre bei uns seinen Dienst gemacht hat. Muszę tutaj państwu powiedzieć, że jesteśmy niesamowicie przywiązani do tego samochodu, ponieważ spędziliśmy z nim wiele, wiele lat.